Szanowni Państwo, zaraz zaprezentujemy Państwu, przedstawimy Państwu prezentację, specjalną prezentację. Sprawa dotyczy szalenie poważnej rzeczy. Chodzi o współpracę jednego z komitetów wyborczych z telewizją publiczną, a także już znane niejasności Państwu z wczoraj dotyczące kampanii Polska w budowie. O tym będzie pan Marek Wikiński mówił, a potem przejdziemy do konkluzji wniosków prawnych. Bardzo proszę, oddaję głos pan poseł Wikiński. Dzień dobry Państwu. Platforma usiłuje zakneblować usta opozycji, pozywając do sądu, chce przed sądami polskimi prowadzić kampanię wyborczą. My uważamy, że sądem i jedynym sprawiedliwym sędzią w sprawie rzetelnej oceny 4 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest naród, jest społeczeństwo i to ten zbiorowy sędzia polscy obywatele 9 października dokonają osądu działań rządzących. Dzisiaj prezentujemy coś, co naszym zdaniem budzi wielką trwogę. Państwo, w którym Platforma Obywatelska przyrzekała, obiecywała wyższe standardy, okazuje się, że jest zawłaszczone przez opcję rządzącą, która instytucje powołane do służenia wszystkim obywatelom, wszystkim podmiotom na takich samych, równych prawach służy jednym lepiej, szybciej, skuteczniej, a defaworyzuje innych. Bardzo proszę. Oto prezentację. Proszę Państwa, prezydent Bronisław Komorowski 4 dnia sierpnia zarządził wybory parlamentarne, określając ich datę na 9 października 2011 roku. Dopiero zgodnie z prawem, po opublikowaniu postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które miało miejsce rano 5 sierpnia, od tego momentu możliwe było składanie przez komitety wyborcze wyborców zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. Komitety wyborcze zgodnie z polskim prawem mogą funkcjonować, działać, prowadzić kampanię wyborczą, zbierać pieniądze dopiero od momentu przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Mówią o tym przepisy ustawy Kodeks Wyborczy. Stosowne artykuły, artykuł 105, który mówi, od kiedy można prowadzić agitację wyborczą, artykuł 129, paragraf 2, który dotyczy pozyskiwania środków wyborczych i artykuł 129, paragraf 3, który zabrania wydatkowania środków przed zarejestrowaniem komitetu wyborczego. Proszę kolejny slajd. 5 sierpnia w piątek Platforma Obywatelska, jej komitet wyborczy składa do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza przyjmuje zawiadomienie o utworzeniu komitetu Platformy Obywatelskiej i w dniu 8 sierpnia w godzinach od około godziny 13 do około godziny 17 trwa posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. Po 17:00 pełnomocnik prawny Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej odbiera zaświadczenie z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. I tutaj następuje, proszę Państwa, zakrzywienie linii czasu, ponieważ za chwilę to, co pokażemy, pokazuje uprzywilejowaną pozycję Platformy Obywatelskiej w Rzeczpospolitej Polskiej, która powinna być państwem prawa. Bardzo proszę kolejny slajd. Można wrócić. Proszę Państwa, widzimy wyraźnie moment, kiedy obraduje Państwowa Komisja Wyborcza. To jest obszar czasu na zielonym wykresie. Trójka pokazuje moment odebrania przez pełnomocnika Platformy Obywatelskiej zaświadczenia, a za chwileczkę dojdziemy do kolejnej konkretnej godziny, minuty i sekundy tego dnia. Bardzo proszę. Proszę Państwa, dlaczego
to, o czym mówimy, jest takie ważne, ponieważ moment wydania zaświadczenia jest to taka godzina zero, moment startu, taki pistolet startera, który uruchamia startujących zawodników w tym biegu, który zostanie zakończony zamknięciem lokali wyborczych 9 października 2011 roku. Żeby uruchomić rachunek bankowy, który jest narzędziem niezbędnym do tego, aby dokonywać operacji finansowych, na który można wpłacać wpłaty kandydatów, własne darowizny osób fizycznych, potrzebne jest to właśnie zaświadczenie. Ten dokument, bez którego nie da się zarejestrować w żadnym polskim banku w sposób legalny i zgodny z prawem rachunku bankowego, który jest niezbędny do działalności organizacyjnej każdego komitetu wyborczego. Bardzo proszę. Proszę Państwa, tego samego dnia, 8 sierpnia o godzinie 19:24:38, w pierwszym programie Telewizji Polskiej został wyemitowany spot Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. 45 sekund spotu Polska w budowie. Ja abstrahuję od faktu, że ten materiał filmowy, może inaczej, nie znam takiego cudotwórcy, który by w niespełna 2,5 godziny nakręcił materiał na terytorium całej Polski, zmontował, podłożył dźwięk, dowiózł kasetę do telewizji i spowodował jej emisję. A po drodze założył rachunek bankowy. To rzeczywiście jest cudotwórca. Abstrahując od tego, że żeby to legalnie robił, musiałby otrzymać zlecenie. No, pieniądze mógłby otrzymać później, ale każdy autor takiego wideoklipu mógłby się dogadać z Komitetem Wyborczym, ale jest instytucja, którą powinna być telewizja publiczna, w której zasady są bezwzględnie przestrzegane. Bezwzględnie przestrzegane, bo sama nazwa telewizja publiczna zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, żeby każdy był tak samo traktowany. Proszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, tak jak wyliczałem, ten czas od momentu odebrania zaświadczenia do momentu emisji to niespełna 2,5 godziny. Te złote 150 minut Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę. To, co pokazywałem na poprzednim slajdzie, w sposób bardzo precyzyjnie pokazuje, że przez 2,5 godziny nie było możliwości, żeby fizycznie założyć rachunek bankowy, który jest bardzo ważnym narzędziem do realizacji współpracy z telewizją publiczną. Bardzo proszę, kolejny spot. Otóż, Szanowni Państwo, Zarząd Telewizji Publicznej przyjął zasady rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych, które powinny obowiązywać wszystkie komitety wyborcze. Te zasady mówią, że sprzedaż usług emisji odpłatnych audycji wyborczych będzie prowadzona w siedzibie Biura Reklamy i Handlu TVP SA w Warszawie przy ulicy Wolnicza 17, blok B, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 do 17.15 oraz piątek w godzinach od 9 do 16. Nie ma możliwości, żeby przy warszawskich korkach przemieścić się z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej do Biura Reklamy Telewizji Polskiej, tak aby zdążyć przed godziną 17.15. Proszę kolejny slajd. W jaki sposób, proszę Państwa, Platforma Obywatelska dokonała zakupu spotu wyemitowanego 8 sierpnia o godzinie 19:24, skoro można to robić tylko do 17:15, a pełnomocnik Komitetu Platformy Obywatelskiej zabrał zaświadczenie z PKW po godzinie 17:00. W jaki sposób? Okazuje się, że Zielona Wyspa stała się cudowną wyspą, ale tylko dla Komitetu Wyborczego Platforma Telska. Bardzo proszę, kolejny slajd. Proszę Państwa, ale żeby dodać całej sprawie jeszcze pikanterii, to jest uchwała numer 517, łamane przez 2011, zarządu spółki Telewizja Polska, spółka akcyjna, z dnia 9 sierpnia.
Otóż Zarząd Telewizji Publicznej podjął uchwałę 9 sierpnia, której moc obowiązująca cofa zegar do 4 sierpnia i na podstawie uchwały, która została podjęta dopiero 9 sierpnia, a dotyczy całej kampanii wyborczej, począwszy od 4 sierpnia, czyli dnia zarządzenia przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego wyborów parlamentarnych do 7 października 2011 roku, czyli do dnia ciszy wyborczej, 8 sierpnia po godzinie 19 Platforma Obywatelska, nie mając podstaw prawnych, ponieważ ta uchwała została podjęta dzień później, wyemitowała już swój materiał wyborczy, na którym był napis: sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. Bardzo proszę o kolejny slajd. Pytanie, kiedy do telewizji publicznej została dostarczona kaseta ze spotem Polska w budowie i co ona zawierała? Kiedy kaseta ze spotem została włożona do systemu emisyjnego telewizji publicznej? W telewizji publicznej obowiązuje opublikowany na stronie internetowej bardzo restrykcyjny przepis, norma, zasada dotycząca emitowania reklam telewizyjnych. Kiedy nie ma kampanii wyborczej, te restrykcyjne zasady obowiązują reklamy proszku do prania czy pieluch. Ale kiedy jest kampania wyborcza, bardzo zbliżone zasady obowiązują, powinny obowiązywać wszystkie komitety wyborcze. Między innymi zasada generalna jest taka, że każdy komitet wyborczy powinien dostarczyć nośnik emisyjny na 3 dni wcześniej od planowanej emisji do godziny 12 w 4 dniu od dnia emisji. Czyli patrząc na kalendarz i na zegar, uczciwe komitety wyborcze mogły zacząć emitować swoje spoty telewizyjne nie w poniedziałek 8 sierpnia, jak to zrobił Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, a dopiero od piątku. Proszę Państwa, telewizja publiczna jest nie tylko instytucją publiczną, ale jest spółką prawa handlowego, która, żeby zagwarantować sobie wpływy z wykonywanych usług, bardzo restrykcyjnie przestrzega zasady, że przed emisją danego materiału reklamowego najpierw muszą być pieniądze wpłacone na konto, bo później trudno jest wyegzekwować od dłużnika pieniądze należne. W jaki sposób Platforma Obywatelska wpłaciła telewizji publicznej w 2,5 godziny 8 sierpnia należność za emisję spotu, który był wyemitowany w telewizji publicznej przed głównym wydaniem wiadomości, czyli w prime time'ie. Proszę Państwa, dlaczego tak jest to ważne? Z dwóch powodów. Pierwsze, że telewizje komercyjne w Polsce bezwzględnie przestrzegają przepisów prawa ordynacja wyborcza. I co ciekawe, spotów Platformy Obywatelskiej 8 sierpnia nikt nie zobaczył wieczorem w telewizjach komercyjnych. Okazuje się, że telewizje prywatne bardziej stały na straży przestrzegania obowiązujących przepisów prawa niż prywatny folwark, który można odnieść wrażenie, uczynili politycy Platformy Obywatelskiej z telewizji publicznej. Proszę Państwa, tych pytań jest więcej. W związku z tym, że naszym zdaniem trudno było sobie wyobrazić w hazardowym trybie założenie konta bankowego przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska, przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy telewizji publicznej. W związku z tym pytamy, kto zapłacił za tę emisję z dnia 8 sierpnia i kiedy nastąpiła ta płatność? Proszę Państwa, przestrzegając zasad rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych przyjętych przez zarząd TVP i obowiązujących wszystkie komitety wyborcze, proszę kolejny slajd, przestrzegając zasad w dniu 8 sierpnia nie można było, naszym zdaniem, wyemitować spotu wyborczego
Polska w budowie. Przypominam, uchwała zarządu telewizji publicznej została podjęta dopiero 9 sierpnia. Czy to są te wyższe standardy? Pani Katarzyna Bernadeta Olszewska złożyła podpis pod 3 pismami, które w imieniu Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej w zaistniałej sytuacji jesteśmy zobowiązani przekazać do adresatów. Bardzo proszę, pani mecenas. Pisma zostaną złożone do Państwowej Komisji Wyborczej, do Prokuratury Generalnej i do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I te organy zajmą się zbadaniem zaistniałej sytuacji. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak widzicie, coś tutaj na odległość śmierdzi i zadajemy publiczne pytanie, a mamy po tej prezentacji podstawy do tego pytania. Czy sztab wyborczy, Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej ma deala, układ z władzami telewizji publicznej? Na to pytanie, poważne pytanie w tej kampanii będzie musiał sobie odpowiedzieć prezes Telewizji Polskiej, pan Juliusz Braun, wraz ze swoim wiceprezesem, którzy wspólnie we dwójkę podpisali przy nieobecności trzeciego prezesa tą uchwałę, o której mówił pan przewodniczący Wikiński. To jest bardzo poważna sprawa, bo ona dotyczy równego traktowania i równych zasad i przestrzegania tych zasad w tej kampanii wyborczej. Żyjemy w państwie demokratycznym, państwie prawa i nie może być tak, że jak w minionych już słusznie czasach, a z Komitetu Centralnego Platformy Obywatelskiej kaseta ląduje wprost, nawet bez cenzury, do zarządu telewizji publicznej. To nie te czasy i mamy nadzieję, że taka sytuacja się więcej nie powtórzy, a co więcej mamy nadzieję, że wszystkie stosowne organy, do których zwróciła się pani mecenas Olszewska, wyjaśnią tą sytuację. Liczymy na nadzór tego śledztwa, nad tym śledztwem prokuratora generalnego pana Seremeta, bo sprawa jest bardzo poważna, dotyczy największej partii politycznej w Polsce, dotyczy partii rządzącej, która de facto i co więcej ma jeszcze wpływ na telewizję publiczną.